Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza, Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miejskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów, Przedstawicieli kaliskich mediów. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Winnickiego. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 13. sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi forum, przy którym można obradować i podejmować uchwałę. Na sekretarza obrad proponuję pana wiceprzewodniczącego Zbigniewa Podarka. Punkt drugi. Propozycja zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekt uchwały przygotowany na 13. sesję wraz z porządkiem obrad. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęły następujące projekty uchwał. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników przekazany Państwu 3 lipca. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, przekazany 3 lipca. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bugajnej na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, przekazany w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Iwana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, przekazany w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 imienia Plutona Buchoniny Armii Krajowej w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu, przekazany 2 lipca. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Gołębiakiem, przekazany 2 lipca. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029, przekazany w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przekazany w dniu dzisiejszym. Proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Czwarty projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bugajnej na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Punkt piąty projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Iwanów na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Punkt szósty projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Buchoniny Armii Krajowej w Kaliszu przy ulicy
Augustyna Kordeckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu. Punkt 7 projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Gołębiakiem. Punkt 8 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Punkt 9 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 2 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bugajnej na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Nie ma głosów, 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Iwanów na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kto jest za? 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 plutonów uchronionych Armii Krajowej w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu. Kto jest za? Pytanie, kto jest za? 22. 22 głosy za. Kto jest przeciwny? 1 przeciwny. 1 przeciwny. W takim razie nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Gołębiakiem. Kto jest za? 23. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. 22 osoby. A, 22. Bardzo Państwa przepraszam. Myślę, że przy porządku obrad Rada Kamila wyszła. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Kto jest za? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2015 rok. Kto jest za? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 życznik dodatkowych punktów. Punkt 2. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. W punkcie 3. projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza składania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Lidarna Polska, Kraju NR, Brygada Wielkopolska na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 4. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi komendanta Dugajny na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 5. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Grzegorza Iwana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Punkt 6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Wykonów Uwolnionych AK w Kaliszu przy ulicy Augustyna Podleckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu. Punkt 7. projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Głębiakiem. Punkt 8. projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Punkt 9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5. rzymskim, czyli dopisania po punkcie 1. arabskim punktów od 2 do 9. Przechodzimy do realizacji porządku. Punkt 3. rzymski. Przyjęcie protokołu z 12 sesji Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 12 sesji wyłożonego do wglądu Kancelarii Rady Miejskiej? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4. rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady podjętych na 12 sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie sesyjnym. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący, wysoka rado. Szanowni państwo, jak na każdej sesji przekazuję sprawozdanie i proszę o przyjęcie. Natomiast tylko jednym zdaniem chciałbym zaapelować do wszystkich, żebyśmy podobnie jak podczas święta miasta również zapraszali wszystkich mieszkańców na rynek kaliski, żeby już tak było zawsze, że co weekend i tak dalej jest pełny rynek ludzi uśmiechniętych, bawiących się, żeby już nikt nie mógł przyczepiać do nas łatki jakiegoś smutnego miasta, tylko żebyśmy zawsze się uśmiechali i pracowali dla jego rozwoju. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. rzymski. Podjęcie uchwały w sprawie. Nad 1. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Strony 1-2. Rada Miejska Kalisza powołuje zespół w celu oceny zgłoszonych kandydatów na ławników oraz przedstawienia na sesji Rady Miejskiej Kalisza opinii o zgłoszonych kandydatów. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych z dnia 16 czerwca 2015 roku z prośbą o odczytanie podczas sesji Rady Miejskiej Kalisza przesłania w sprawie naboru kandydatów na ławników. Zostanie ono odczytane na sesji październikowej, kiedy Rada dokonywać będzie wyboru ławników. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Adnan. Zasięgnięcia komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. Rada Gminy
zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydata na ławników. Informację o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 3. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadane skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Rada Miejska Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 4. Rozpatrzenia skargi pani Wandy Bugajnej na działalność prezydenta Miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 5. Rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Iwano na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kaliszy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 6. Wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Dłużoniewych AK w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kopeckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kaliszu jest placówką przeznaczoną dla uczniów niesłyszących lub słabych. Ośrodek działa od roku 1996. Jest jednym z dwóch tego typu w województwie wielkopolskim. Na początku został zlokalizowany w budynku na ulicy Kopeckiego 19, gdzie siedzibę swą do 2014 roku miała też delegatura kuratorium oświaty. Budynek stanowiący współwłasność miasta Kalisza i Skarbu Państwa jest w bardzo złym stanie technicznym. Wykonane ekspertyzy potwierdzają konieczność wykonania przede wszystkim prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji. Prace takie, aczkolwiek konieczne, będą też bardzo kosztowne. Szacowany wstępny koszt to 5 milionów złotych. Tymczasem budynki znajdujące się na ulicy Handlowej 30 mogą po przeniesieniu znacząco mniejszych kosztów adaptacyjnych służyć potrzebom ośrodka. Wysoka Rada, ponadto na posiedzeniu Komisji Regulacyjnej
wyznaniowych żydowskich w Warszawie. W dniu 23 czerwca 2015 roku został zgłoszony wniosek o umorzenie postępowania między innymi do działki, na której usadowione są obiekty szkolne oraz budynek mieszkalny. Warunkiem podniesienia niezbędnych nakładów adaptacyjnych umożliwiających funkcjonowanie ośrodka na ulicy Handlowej nr 30 jest jednak korzystne dla miasta orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich. Projekt uchwały szczegółowo omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kaliszy. Była też dyskusja na ten temat na Komisji Rodziny. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Jacek Konopny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Jak Państwo zauważyliście, byłem przeciwny umieszczaniu tej uchwały w porządku obrad. Dostaliśmy projekt, tak powiem, niedawno. Natomiast niepokojący jest zapis w uzasadnieniu, który Pan Przewodniczący już tutaj przytoczył. Warunkiem poniesienia niezbędnych nakładów adaptacyjnych umożliwiających funkcjonowanie na Handlowej jest korzystne dla miasta orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich. Proszę Państwa, podejmujemy uchwałę i po co to robimy? Jeżeli nie będzie tego rozstrzygnięcia Komisji Regulacyjnej w terminie umożliwiającym skuteczne przygotowanie obiektu do funkcjonowania ośrodka w tym roku, bądź to rozstrzygnięcie będzie niekorzystne, nasza uchwała będzie tylko uchwałą deklaratywną. Po raz kolejny podejmujemy uchwały jakby na wszelki wypadek. Ostatnio mieliśmy z taką do czynienia w sprawie śmieci, niebezpiecznych odpadów w Szczypiornie. Dzisiaj podejmujemy kolejną uchwałę wyprzedzającą i taką na wszelki wypadek. Pod warunkiem, jak przykład dzisiejszej sesji pokazuje, radni mogą zebrać się w różnym czasie i podjąć stosowną uchwałę we właściwym do tego czasie, czyli wtedy, kiedy ta uchwała ma sens. Dzisiaj mamy na stole uchwałę, która nic nie stanowi, bo bez decyzji Komisji Regulacyjnej nie będziemy mogli tych nakładów ponieść, chyba że stwierdzenie w uzasadnieniu mija się z prawdą i tak czy inaczej środki poniesiemy, przygotujemy obiekt i będziemy czekać, jakie będzie rozstrzygnięcie, ale to już są decyzje organu wykonawczego. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ten zapis w uzasadnieniu, jednocześnie niejako przedstawić Państwu swój punkt widzenia i to, dlaczego uważam, że ta uchwała dzisiaj w ogóle nie powinna być przyjęta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Dariusz Rociński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałem tylko powiedzieć w imieniu swoim, a także moich klubowych kolegów, że mamy jeszcze więcej zastrzeżeń co do tej uchwały niż wymienionych, zastrzeżeń i wątpliwości niż wymienionych tych przed chwilą. Też nie do końca nam się podoba zmiana polityki na negocjacyjnej, na bardziej konfrontacyjną w tym celu, ale chciałem powiedzieć, że wychodzimy z założenia, że są takie chwile, momenty w życiu samorządu, a także spraw publicznych, że nawet jeżeli jakieś rzeczy poszczególne nam się nie podobają czy mniej podobają, zwroty postaw oficjalnych miasta martwią i no i też się nie podobają, to jednak są takie momenty, że pomimo tego będziemy
odpowiedzialnie, dawać Państwu także mandat do dalszej działalności z nadzieją, że poprowadzicie tak, żeby nie było błędów, strat finansowych, szkód i problemów natury dyplomatycznej. Warto zawsze z każdym trzymać dobre stosunki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę nie zrozumiałem pana wypowiedzi. Jest pan za, ale przeciw, a nawet za. Bardzo wyraźnie powiedziałem, że pomimo wielu zastrzeżeń, które mamy i wątpliwości, poprzemy tutaj ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Zmienia się Kalisz. Widać to tak naprawdę na każdym kroku. Przez poprzednią kadencję, przez 4 lata, nie słyszeliśmy na tej sali ani na żadnym oficjalnym dokumencie o tym, że prowadzone są rozmowy z gminą żydowską. Nie wiem, jak to się stało. Jakimś dziwnym trafem grupa radnych przebywała na wycieczce w Izraelu. Chwilę później doszło do różnego rodzaju dziwnych, naszym zdaniem, ruchów. Przenosiliśmy szkołę do nowego, tak naprawdę chyba nie do końca dostosowanego jeszcze wówczas budynku. Robiliśmy dziwne ruchy, bo tak możemy tylko o nich dzisiaj powiedzieć. Wreszcie pojawia się informacja o jakichś ustaleniach z poprzedniej koalicji, poprzedniego prezydenta, o czym nikt z nas nie wiedział. I mówi się, że obecne władze mają coś podpisać, czegoś nie podpisać, iść na jakiś układ, którego tak naprawdę nikt nam radnym na tej sali nie przedstawił. Dzisiaj stoimy oto w takiej sytuacji, że dzieci niepełnosprawne w budynku przy ulicy Kordeckiego uczą się w złych warunkach. Jest szansa, jest budynek pusty, ponosimy koszty jego utrzymania, bo przecież cały czas musi tam funkcjonować ogrzewanie, inne rzeczy. A w tym czasie dzieci w dużo gorszych warunkach się uczą. Powinniśmy oddzielić te kwestie. Dzieci Kaliszan, dzieci niepełnosprawne są rzeczą nadrzędną, najważniejszą i musimy zrobić wszystko, by poprawić im ich los. W związku z tym Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosuje za tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, bo ja nie przepoznę, bo ja chciałbym, żebyśmy byli konkretni. Ja muszę dotykać. Powiedział pan, jacyś radni pojechali, jakieś układy. Więc albo proszę sprecyzować, bo ja naprawdę nie wiem, jakieś to znaczy jakie. Jacy radni, pani, jakie układy. Bo nie chciałbym, żebyśmy na tej sali opowiadali coś. Pan radny Koziński puka się w tym momencie w głowę. Ja naprawdę nie wiem, gdzie my jesteśmy. Proszę o konkretne, proszę. Panie Przewodniczący, znam tylko informacje prasowe z tamtego czasu, w związku z tym tylko na nie mogę się powołać, ale wiem, że w rozmowach i w wycieczce w Izraelu brali udział radni Platformy Obywatelskiej i był tam również najprawdopodobniej, mówię to, opieram się tylko i wyłącznie na ówczesnych informacjach prasowych, szef Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza, pan Ryszard Biniecki. Właśnie nie znamy żadnych dokumentów, to powiedziałem, że podczas poprzedniej kadencji nie było ani jednego spotkania z radnymi, w których byłaby jakakolwiek informacja o tym, że prowadzimy rozmowy z gminą żydowską, które zmierzają do takiego czy innego rozwiązania. Zawsze odsyłano nas, że my w tym czasie nic nie wiemy i cały czas był tego typu sygnał. Dziękuję, panie radny. Dziękuję. Szanowni Państwo, trzeba sprostować tutaj wypowiedzi jak zwykle pana radnego Witonia. Nikt z radnych, ani jedna osoba z radnych
nie był na żadnym wyjeździe w Izraelu. Byli dziennikarze, przedstawiciele kurii i byli także przedstawiciele prezydenta na spotkaniu z kaliszanami na Uniwersytecie w Tel Awiwie i koniec. A te wszystkie próby jakiegoś oszczerstwa, no to pan Witold to robi z wiadomych sobie tylko i wyłącznie powodów. Ja bym proponował skupić się merytorycznie na tej sprawie i dobrze ją poprowadzić, ponieważ to jest bardzo ważny moment i naprawdę można też popełnić parę błędów, w wyniku których miasto może ponosić stratę i te wprost generowane finansowo, ponieważ ja nie chcę się rozwodzić na temat koncepcji przeniesienia tego ośrodka tam, ale proszę Państwa, nawet gdyby to nastąpiło, a teren byłby pozbawiony terenów zielonych, to tam oprócz szkoły jeszcze jest internat i te dzieci nie mają kompletnie gdzie wyjść, oprócz tego, że na ulicę Handlową mogą sobie wyjść, ale nie chcę tego tematu poruszać, zostawiam tutaj Państwu czystą kartę i możliwość prowadzenia tej polityki, tak jak uważacie za stosowne. Natomiast takie stwierdzenia no, trzeba prostować, tak samo jak całe społeczeństwo kaliskie przez media się dowiadywały o wszystkich rzeczach, a pan radny Witold Jankowski nic nie wiedział. Dziękuję. Ja chciałem doprecyzować, tak. Dziękuję panu za odpowiedź, ale powiedział pan, że Tel Awiw jest, to co ja wiem, to Tel Awiw jest w Izraelu. No przecież powiedziałem, że żadni radni nie byli w Izraelu. Była delegacja dziennikarzy, przedstawicieli kurii i przedstawicieli prezydenta. Rozumiem, że pan też. Tak. Dziękuję. Wyjaśnijmy i koniec. Bardzo proszę pan to wskazać. Żeby nie było żadnego. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze oczywiście tę uchwałę intencyjną. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy skupili się rzeczywiście na kwestiach związanych ze Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym, bo tego dotyczy uchwała i kwestii związanych z dzieciakami, które tam się uczą, a sprawy związane z wzajemnymi roszczeniami, przepychankami i tak dalej, no może pozostawmy na nie wiem, dyskusję później. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie przewodniczący, czy ktoś z radnych jeszcze, bo chciałbym, żeby jeśli mogę, to poproszę prezydenta do odniesienia się później do spraw. To proszę, może zgłaszam się pan Jacek Konopka, to drugi głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Właśnie odnośnie tych kwestii merytorycznych i zapewnienia podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego właściwych warunków. Jeżeli zdecydujemy się na przeniesienie ośrodka na Handlową, to podejmujemy niezmiernie duże ryzyko, iż ta operacja zakończy się, czy się może, niepomyślnie. I dzieci niepełnosprawne będą w dużym problemie, bo pozostaną w dotychczasowej siedzibie, jeżeli na Handlowej nam się ta sprawa nie ułoży pomyślnie. A tutaj mamy optymistyczne założenia. W związku z tym, podejmując racjonalne decyzje, powinniśmy, czy władze miasta, bo nie należy to do radnych, powinny wskazać inne rozwiązania, a możliwości w mieście jest więcej, a nie tylko Handlowa, kontrowersyjna i nacechowana ryzykiem i warunkowe rozwiązanie. I przynajmniej plan B powinien być przygotowany, które to rozwiązanie zapewniłoby podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego od 1 września. Stąd też ja osobiście, głosując nad tą uchwałą, wstrzymam się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszam się pan Wysław Łasiński. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dzisiaj na komisji budżetowej chyba Pan Radny Dariusz Witon był. Nie wiem, może nie słuchał. Dość precyzyjnie Pani Naczelnik odpowiadała na wszystkie pytania i te wątpliwości, o których tutaj podnosimy, była mowa. Z naszego punktu widzenia, Panie Prezydencie, chcemy Panu dostarczyć tych argumentów, które wynikają z tej uchwały. Powiemy, że to jest uchwała intencyjna i warunkowa. Tym ona się różni od uchwały o odpadach przywoływanych tu 10 minut temu, że tam środki finansowe rezerwowaliśmy. Tutaj nie ma żadnych środków finansowych. Jeżeli to ma Panu, Panie Prezydencie, pomóc w negocjowaniu przed Komisją Regulacyjną, to takie wsparcie Pan od nas ma. Pytanie nasuwa się inne. Co w momencie, jeżeli nie będzie konsensusu? Wiemy, że ten ośrodek jest w fatalnym stanie. Tu jest szacunek o 5 milionów złotych. I my jako radni chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy będą te negocjacje, jaki będzie harmonogram czasowy, co w przypadku, jeżeli będzie on negatywny, że jednak ten ośrodek będzie musiał stać ten pusty, bo będzie przekazany gminie żydowskiej. Tu mamy wątpliwości. Wiem, że Pan dzisiaj na te wątpliwości nie odpowie, bo gdzieś tam jest, to jest tajemnica negocjacyjna, ale na pewnym etapie prośba do Pana, Panie Prezydencie, żeby Pan radnych o takich faktach poinformował. A co do Pana radnego Witonia, jest tam taki na końcu oświadczenia i wolne wnioski. Ja oczekuję, że Pan mnie przeprosi. I Klub Radnych Platformy, że Pan przeprosi, bo nikt z radnych Platformy Obywatelskiej nie był w Izraelu na wycieczce. Panie Przewodniczący, muszę zareagować, bo tak jak powiedziałem, to były nie do końca ścisłe informacje, być może, bo pochodziły z prasy i one padły ileś lat temu. Ale padło tutaj również ze ust pana Dariusza Grodzińskiego radnego, że byli tam przedstawiciele prezydenta. W związku z tym oczekuję informacji dokładnie z imienia i nazwiska, kto był tymi przedstawicielami. Ja wiem, że nie było tam żadnego z radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja również tam nie byłem. Nie byłem na żadnej oficjalnej delegacji i nie mam żadnych, podkreślam, żadnych zobowiązań wynikłych z nieznanych mi ustaleń. Jeśli Państwo byli, podejmowaliście jakieś uzgodnienia, to proszę powiedzieć, kto był. Oczywiście, jeśli uzyskam informację, że był taki czy inny przedstawiciel prezydenta, a nie było tam radnych, w wolnych wnioskach wyjdę i pana radnego przeproszę. Rozumiem, że to jest ta odpowiedź. Bardzo proszę. Tak, mam nadzieję, że zmierzamy. Bardzo proszę, panie radny, pan wszystko nam wyjaśni, to pan najwięcej tego wie. Bardzo proszę. No, to zachowanie i insynuacje pana radnego są bardzo, bardzo obrzydliwe. Wystarczy, żeby słuchać albo czytać sprawozdania także prezydenta z działalności negocjacyjnej, kiedy się jest radnym. Tam wszystko jest wyszczególnione, bo jest dokładna informacja, była państwu przedstawiona. Jako przedstawiciel miasta był pan Ryszard Bieniecki, ja jako przedstawicieli mediów, teraz mogę nie pamiętać, ale pani Danuta Sienkiewicz, pan Przemysław Klimek, pan Filip, którego nie pamiętam. Nie wiem, kto jeszcze, nie pamiętam dokładnie, ale mówię zupełnie informacyjnie, a nie po to, żeby się jakiemuś tam panu radnemu Witoniowi tłumaczyć z jego obrzydliwych insynuacji. A dla Państwa informacji też powiem, że to był wyjazd studyjny zaaranżowany przez Państwa uhonorowanych przez Kalisz, honorowymi przyjaciółmi Kalisza Hanna Josef Rosenfeld, którzy zbudowali, ich celem życiowym jest budowanie mostów pomiędzy Kaliszem a Izraelem i wymiana młodzieży, która także tutaj w Kaliszu wielokrotnie była, oraz budowanie
relacji turystycznych miasta Kalisz z Izraelem, stąd też przedstawiciele kurii jako osoby zainteresowane, którzy do Ziemi Świętej takie wycieczki organizują i tylko to wyłącznie miało na celu i naprawdę jestem bardzo mocno zniesmaczony wystąpieniem pana radnego Witolda. Nie spodziewałem się czegoś takiego, no ale takie mamy standardy, czas na zmianę nadszedł. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. No, ostatni raz. Panie Przewodniczący, ja w swojej wypowiedzi powiedziałem, że byli tam radni Platformy Obywatelskiej. Zatem pytam się, czy Dariusz Grodziński nie jest radnym Platformy Obywatelskiej? Był wiceprezydentem, ale moje sformułowanie proszę tak rozumieć. Czy byli tam radni Platformy Obywatelskiej? Był radny obecny radny Platformy Obywatelskiej Dariusz Grodziński, były wiceprezydent. Zatem byli tam radni Platformy Obywatelskiej, radni obecnej kadencji. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, dziękuję. Prosili o głos prezydenci. W kolejności pan prezydent Artur Kijewski i pan prezydent Piotr Kościelny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Może tylko krótko, ponieważ tak już tak tutaj się przepraszamy i się czujemy zbulwersowani. Chciałem przypomnieć panu Grodzińskiemu, gdy pan był prezydentem, to jak pan już tak prosi o przepraszanie i pan Kołaciński również, który wtedy też decydował o wielu rzeczach, to może byście najpierw panowie przeprosili wszystkich radnych ówczesnej Komisji Edukacji, gdy po powrocie właśnie chcieliście oznajmić światu, jak to załatwiliście wspaniałe rzeczy i przenosicie ośrodek i kancelaria premiera dołożyła środki, odbywa się Komisja Edukacji, a w tym czasie robicie konferencję, informując radnych z Komisji Edukacji. Także ja nie domagam się przeprosin, bo wtedy zachowujecie się państwo nie fair i to wam zostanie, że tak powiemy, zapisane wam na łak. Także prosiłbym najpierw trzeba spojrzeć u siebie i później mówić o przepraszaniu, bo taka jest prawda. Chyba tego mnie zaprzeczycie. Jak macie inną wersję, to może przedstawcie. A teraz co do troskliwości pana tutaj i panów odnośnie boisk. Panowie, no przecież słuchajcie, trochę przyzwoitości, bo pan radny ostatnio o przyzwoitości dużo pisał. Prawda jest taka, że przez te 4 lata nic nie zrobiliście na terenie tego ośrodka, na Kordeckiego, żeby zabezpieczyć obiekty szkolne. Chodzi o obiekty sportowe. Dzieci jeździły do Osiru, jak dobrze wiecie. I teraz, jeżeli będzie ośrodek przeniesiony, obok jest ekonomik, gdzie będzie być może robione boisko i hala Olimpia. Także panowie, nie rozdzierajcie szat, kiedy przez 4 lata cały czas trzymaliście swoje szatki, jakoś ich nie rozdzieraliście, nie pomagaliście. Trochę takiej przyzwoitości, jak mówicie pan politycznej, więc prosiłbym w ten sposób. Dziękuję. Pan prezydent Piotr Kościelny. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, panie i panowie radni, szanowni państwo zebrani dzisiaj. Powiem szczerze, że jestem dość zniesmaczony dyskusją nad uchwałą intencyjną, którą Rada Miejska Kalisza, jak mniemam, za chwilę podejmie. Argumentacje, że dzieci mogą w gorszej sytuacji, w cudzysłowie, się znaleźć czy obudzić, biorąc pod uwagę choćby to, co przed chwilą powiedział prezydent Kijewski, że przez kilka lat nie było tam robione nic w tym ośrodku, a dziury w ścianach są mniej więcej jak pięści. Pani dyrektor tego ośrodka była jedną z pierwszych osób, tych pierwszych osób naprawdę w styczniu, w grudniu jeszcze po zmianie władz było bardzo dużo, która poprosiła o przyjazd i spotkanie i powiedziała, przez kilka lat nie mogłam liczyć na jakąkolwiek przychylność. Obeszliśmy ten teren, wygląda on fatalnie. Teren zielony, który mógł być urządzony, jest wyłączony z użytku. Gdzie byli ludzie, którzy nadzorowali te sprawy? Dlatego wtedy powstał od razu pomysł, że na przestrzeni kilku miesięcy musimy znaleźć miejsce rezerwowe, gdzie dzieci z tej szkoły, a na tą chwilę jest tam około 90 wychowanków, będziemy mogli przenieść.
jedną z lokalizacji, która wydawała się i nadal się wydaje najlepszą, jest lokalizacja po ośrodku na ulicy Handlowej. Jeśli chodzi o koszty doprowadzenia rozpadającego się budynku na ulicy Kordeckiego do odpowiedniego stanu technicznego, to jest według opracowanych przez Wydział Inwestycji kosztorysów ponad 5 200 000 zł. Takich niestety kukułczych jaj zostawiliście Państwo jeszcze wiele. Takich, gdzie trzeba niezwłocznie podjąć działania, bo nagle okaże się, że dzieci naprawdę nie będą mogły korzystać z tej placówki. I po co opowieści? Chcieliśmy dobrze, dbamy o dzieci, chcemy, żeby miały boiska. Tak jak powiedział prezydent Kijewski, dzieci z tej szkoły korzystały z terenów ośrodka sportu na ulicy Łódzkiej do tej pory. W tej chwili sytuacja, jeśli uda się to wszystko przeprowadzić, może być o wiele lepsza. O wiele, wiele lepsza. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na terenie tej szkoły jest niewielka sala gimnastyczna. Większa sala znajduje się na ulicy Legionów, dosłownie 200 metrów dalej, tak? Jest kilka innych rozwiązań, które bierzemy pod uwagę. Natomiast zagłosujcie tak, jak powinni zagłosować radni Rady Miejskiej Kalisza, chroniąc interes miasta i jego mieszkańców. Dziękuję. Rozumiem, że pan poseł radny Dariusz Grudziński. Proszę bardzo. Od pana prezydenta i jego zastępców oczekujemy pracy merytorycznej i wytężonej, a także od tego, żeby uważali na sesji Rady Miejskiej, co się mówi. Ponieważ pan tu apeluje o głosowanie, a jasno zostało stwierdzone, w jaki sposób się zachowamy pomimo naszych wątpliwości. Punkt drugi, kukułcze jaja to dopiero będą, ale po państwu. Niech pan dokładnie przeanalizuje sytuację tego ośrodka i się pan dowie, że negocjowaliśmy wtedy współpartycypację kuratorium oświaty w remoncie budynku, co było cały czas kwestią odmowną i nie można było tego remontu zrealizować. Potem przeprowadzkę kuratorium, a na końcu przejęcie tego majątku na stan miasta, ponieważ w połowie był on własnością Skarbu Państwa i miasto nie mogło nic tam zrobić. To są powody, dla którego parę, chyba trzy placówki zostały wyłączone z wielkiego programu termomodernizacyjnego i odbudowy tak naprawdę kajskich szkół, bo oprócz tego, że one stały, to były w bardzo fatalnym stanie. Nieuregulowana sprawa własnościowa właśnie na ulicy Handlowej i nieuregulowana sprawa własnościowa tutaj na ulicy Kordeckiego i to uniemożliwiało jakąkolwiek ingerencję samorządu. Kuratorium wyprowadziło się, jeżeli pamięć nie myli, w pierwszej połowie zeszłego roku, chociaż tu się mogę mylić, może pan skorygować datę w prawo lub w lewo, przyznaję, że tak sięgam tylko do zakamarków pamięci i to może być nieprecyzyjnie. A nie wiem, czy sprawa własnościowa, mam nadzieję, że już jest rozstrzygnięta, ale kiedy był okres podwakacyjny, to jeszcze to było, pamiętam, w trakcie, więc nie można było z tym budynkiem nic zrobić, oprócz negocjacji co do przeprowadzki i co do komunalizacji tego obiektu i dopiero wtedy można było z publicznych pieniędzy cokolwiek robić. Szacunek 5 milionów złotych może być rzeczywisty. Pewnie jest jak zwykle szacunek z jakimś górką, naddatkiem, żeby jak się już dziwiąc, to żeby się dziwić pozytywnie, a nie negatywnie. I to jest zrozumiałe. Być może to będzie taniej w przetargu i w kosztorysie. A jaki jest szacunek co do adaptacji na Handlowej? Bo tego też ja przynajmniej nic nie usłyszałem. Więc jak mówimy o kukułczych jajach, to pierw pomyślmy dwa razy, sprawdźmy, zbadajmy dokumenty, a potem się wypowiadajmy, bo póki jest pan wiceprezydentem, no to oczekujemy od pana merytoryczności. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Panie przewodniczący, miałem się nie wypowiadać, ale w pewnych sytuacjach to nie można wytrzymać. Bo jeżeli wychodzi taki oto człowiek, pan radny Grodziński,
który brał udział w naradach, we wszystkich tajemnicach tego ratusza przez ostatnie 4 lata. I on mówi, że kukułcze gniazda to pozostaną po kimś, a nie po nim pozostałe i nie po jego ekipie i towarzyszach. To ja się pytam, jakim cudem dzieją się takie rzeczy, jak wszelkiego rodzaju ataki na moją osobę, po to tylko, żeby nic nie wychodziło na jaw. To jeżeli nie ma kukułczych jaj, to po co atakować? Pewnie audyt KTBS-u nic nie przyniesie, będzie wszystko super. Audyt KPT na pewno też nie będzie miał nawet jednej kropeczki, tam nie będzie jednego przecinka uchybienia. Nie będzie tam powiedziane, że pan Rogowski był przez 12 lat w Radzie Nadzorczej. Nie będzie powiedziane, że pan Walczyński, dużo wcześniej było wiedziane, że zostanie wybrany na prezesa. Na pewno też nie będzie żadnego kukułczego jaja, jeżeli chodzi o studium, o kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta. Na pewno też wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego były na czas robione. Tak? I tam nie było żadnych zapłaconych rzeczy, mimo że powychodziły daty umów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie super. A ja powiem panu, że ja przepracuję w te wakacje bardzo dokładnie i przygotuję na koniec wakacji taki raport i przedstawię go państwu. I myślę, że raz na zawsze zamkniecie buzię, spuścicie oczy i powiecie przepraszam. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta dyskusja, jeśli państwo pozwolą, powinna dojść do końca. Rozumiem, że możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Wyrażenia woli przeniesienia siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wyborczego nr 2 i wyborczego nr 2 w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego 19 do obiektu przy ulicy Handlowej 30 w Kaliszu. Kto jest za? Będę za, 22 głosy za. Kto jest przeciw? Nie ma. Wstrzymujących? Jeden. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A trzecie. Niewyrażenia zgody na zmianę warunku umowy o pracę z radnym Pawłem Wołowiakiem. Zgodnie z artykułem 25 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radny sprawując mandat korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Każdy rodzaj stosunku pracy podlega ochronie prawnej na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa pracy, a ustawa samorządowa otacza radnych dodatkową gwarancją trwałości umowy o pracę. Przepis artykuł 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym określa natomiast szczególne uprawnienie pracownicze radnego. Z przepisu tego wynika, iż rozwiązanie żadnych stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest członkiem. Do Rady Miejskiej Kalisza w dniu 19 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek z dnia 15 czerwca 2015 roku o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Gołębiarem. Wniosek został złożony przez profesora zwyczajnego doktora inżyniera Jana Hajdę, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Do wniosku o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy o pracę pracodawca dołączył uchwałę Rady Wydziałowej Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nr 2. ULS.004.10.2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany dotychczasowych warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 1 października 2015 roku w części dotyczącej wymiary etatów, ilości godzin dydaktycznych i wynagrodzenia zasadniczego z nauczycielami akademickimi na Wydziale Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
przypadku odmowy przyjęcia warunków przez pracowników nastąpi rozwiązanie umowy za wypowiedzenie. Należy stwierdzić, iż sporządzony przez pracodawcę wniosek jest niepomyślny dla radnego, ponieważ praca w OWSZ jest dla niego podstawowym źródłem zarobkowania. Jej utrata spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej, a to z kolei może wpłynąć negatywnie na sposób wykonywania przez niego mandatu radnego. Wobec powyższych okoliczności niewyrażenie zgody przez radę na zmianę warunków umowy o pracę z radnym jest uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Paweł. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z racji, że ta uchwała ma dotyczące proszę o włączenie mnie z tym. Tak, o tym miałem poinformować Radę po zakończeniu dyskusji. Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Bardzo proszę, Pan Prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć i chciałem bardzo uprzejmie podziękować Panu Przewodniczącemu, że stanął na wysokości zadania i że zachował się godnie i przygotował odpowiedni projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałem zacytować kilka sformułowań. Za chwilę powiem, skąd one się biorą. My, radni Lewicy, jesteśmy zadziwieni tym, że mandat radnego miasta Kalisza nic dla Was nie znaczy. Mandat oczywiście radnego opozycji, to warto dodać. Takie słowa powiedziała Karolina Pawliczak do poprzedniej na sesji, która się odbyła 26 czerwca 2014 roku, do radnych Platformy Obywatelskiej, Samorządnego Kalisza i Wszystko dla Kalisza, którzy forsowali zmianę nazwy uchwały. Po raz pierwszy w historii kaliskiego samorządu nowożytnej, bo przez ostatnie 25 lat mieliśmy tylko jeden taki przypadek, kiedy radni wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Grzegorzem Szatyńskim. I taką uchwałę wprowadził nie kto inny, jak Radosław Kołaciński. I trzeba to tutaj to radnym opozycji przypomnieć. Dodam jeszcze kilka cytatów z wypowiedzi Karoliny. Za chwilę jeszcze przypomnę Państwu, żebyście się też trochę inaczej poczuli. Pamiętajmy jednak, że w życiu bilans wychodzi na zero i prędzej czy później sytuacje te mogą się zrównoważyć. Dotąd mieliśmy w Kaliszu taką niepisaną zasadę, że bez względu na to, czy byli to radni koalicji czy opozycji, w takich sytuacjach broniliśmy radnego. Taka sytuacja zdarzyła się swego czasu, kiedy jednemu z radnych klubu Wszystko dla Kalisza również przedłożono taki wniosek na sesji Rady Miejskiej. Wówczas pani radna Jolanta Mancewicz skierowała prośbę do pana Grzegorza Sapińskiego, żeby tej zasady nie złamał. I faktycznie tak się stało. Ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, Grzegorz Sapiński, tej zasady nie złamał. Nie chcę jakby przytaczać wielu innych tekstów w tej sesji, bo byłyby dla Państwa jeszcze bardziej miażdżące. Ale może jeden jeszcze krótki, Artura Kijewskiego, przedstawiciela klubu PiS. Koleżanka Pawliczak miała rację, życie odpłaca. Chciałem powiedzieć prosto, nigdy nie będzie tak, że cały czas będzie tak samo. Kto wie, co będzie za chwilę, za rok. Mogą być zmiany w firmach,
PWSZ, Word, Energa, w przychodniach i tak dalej. Życie odpłaca. Pamiętacie o tym Państwo. Żebyście później nie płakali, prędzej czy później wszystko się wyrówna. Zakończył swą wypowiedź radny wówczas Artur Kijewski, apelując do radnych koalicji, aby zastanowili się i głosowali według własnego sumienia, a nie jak wcześniej gremialnie ustalono. Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, o czym mówiłem wielokrotnie, wówczas jak była również podejmowana uchwała dotycząca naszej koleżanki klubowej Kamili Majewskiej, zawsze wychodził z tego samego zdarzenia. Jeśli w stosunku do radnego nie będą zarzuty prokuratorskie, nie będą toczyły się jakieś postępowania, na pewno będziemy bronić radnych. I mimo, że Paweł dzisiaj siedzi jako radny opozycji, to dla nas niczego nie zmienia. Powiedzieliśmy, że będziemy bronić radnych i tak dzisiaj zrobimy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Wiceprezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tutaj po wystąpieniu radnego Witonia może trudno cokolwiek dodać, w 100% się z tym zgadzam. Ja jednak wydarzenia, o których radny Witoń wspominał, obserwowałem bardziej z boku niż w chwili obecnej, ale pamiętam takie słowa, które padły, że jeżeli pracodawca życzy sobie rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracownikiem, to nie należy mu w tym przeszkadzać. To były słowa radnego obecnie Dariusza Grodzińskiego. Ustawa chroni radnego i daje mu możliwość swobodnego wykonywania mandatu, który otrzymał od obywateli i naszym zadaniem jest tego mandatu chronić. To wyście się wtedy wyłamali, a my jako Klub Radnych PiS wówczas i obecnie będziemy tego interesu chronić i nie ma żadnego znaczenia, czy to jest radny opozycji, koalicji, czy radny niezrzeszony. Dlatego, drogi Pawle, będziemy głosowali za. Jestem bardzo ciekaw, jak w świetle tych słów zachowają się Twoi koledzy z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Rozumiem. Szanowni Państwo, przechodzimy do przegłosowania uchwały. Przypomnę jeszcze, już Pan Radny powiedział o tym, ale aby zachować się zgodnie z prawem, przypominam, że zgodnie z artykułem 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, Radny Gminny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego. Dlatego proszę radnego Wojewódzkiego, aby nie brał udziału w głosowaniu. Pan radny powiedział, ale z mojej strony musiała być ta odpowiedź. Szanowni Państwo, kto jest za? Dwadzieścia dwa głosy za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A do się. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Podjęcie uchwały dotyczy zmiany w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do UPR-u, którą wprowadzono na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta Inwestycji. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 21 głosów za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2015 rok sporządzonej na podstawie wniosku z Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta Inwestycji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały
omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do 6 punktu rzymskiego. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miejskiej wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kaliszy. Upłynęło bardzo mało czasu w poprzedniej sesji, także wyjaśniam tylko, że niektóre odpowiedzi mogły jeszcze nie dotrzeć. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje. Pan radny Paweł Gołębiak, pani radna Małgorzata Zarzycka, pani radna Lena Stychalska. Tyle widziałem. Pan radny Daniel Witon, pan Martin Zmuga. Proszę to jakoś to zanotować, żeby nie pominął później kolejności. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Drodzy Państwo. Zgodnie z paragrafem 70 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie remontu chodnika wzdłuż ulicy Asnyka. W listopadzie 2013 roku rozpoczął się remont chodnika wzdłuż parzystej strony ulicy Asnyka. Inwestycja ta postulowana była przez wielu mieszkańców. Rada Osiedla Czaszki zgłaszała ją jako propozycję do planu inwestycyjnego w budżecie miasta. Remont przebiegał etapami. W listopadzie zrealizowano odcinek między ulicami Cegielnianą a Staszica. Do przebudowy pozostał jeszcze fragment długości około 170 metrów między Staszica a Polną. Dalsza część chodnika aż do ulicy Srebinowskiej zmodernizowana została bowiem w poprzednich latach. Odcinek, który pozostał jeszcze do remontu, jest w bardzo złym stanie, a często uczęszczany jest przez mieszkańców, także osoby starsze, zmierzające chociażby do pobliskiej przychodni. Kaliszanie czekają na nowy chodnik w tym miejscu. Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie, kiedy rozpocznie się remont tego chodnika na odcinku między ulicami Staszica a Polną. Jeśli już jestem przy głosie, chciałbym podziękować wszystkim radnym za wyrażenie swojej opinii w przedmiotowej uchwale dotyczącej mnie bezpośrednio. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Radny chyba zapomniał albo był nieobecny. Myśmy mówili o tej ulicy. To jest jedna z tych ulic, które były zapomniane i Asnyka, jeśli nie uda nam się wprowadzić jej w następny budżet, to najdalej w 2017 musi być zrobiona cała ulica wraz z chodnikami, więc tutaj jakby idziemy w tym samym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Składam 3 interpelacje. Pierwsza. Kontynuując podjęty już przeze mnie temat szeroko rozumianej promocji miasta, proszę o uzupełnianie na bieżąco działu aktualności na stronie www.centrum informacji turystycznej CIT w języku angielskim i niemieckim oraz o ujednolicenie układu informacji w dziale atrakcje turystyczne również w języku angielskim i niemieckim. Zgłaszam również postulat przygotowania informacji i oferty do mediów na stronę internetową CIT oraz na plakatach w języku polskim oraz w kilku językach obcych o wejściu na wieżę ratuszową, na przykład z hasłem podobnym do tego, które pojawiło się ostatnio wpadnie latem na wieżę ratuszową, w języku angielskim na przykład admire the beautiful view from the town hall tower, podziwaj piękny widok z wieży ratuszowej, które będzie aktualne przez cały rok, głównych zabytkach, które można zwiedzić w Śródmieściu i nie tylko, trasach turystycznych z przewodnikiem, na przykład krótkiej, jedno-dwugodzinnej i dłuższych we współpracy z PTTK, uwzględniając szczególnych odbiorców, jakimi jest rzesza pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Świętego Józefa i rozmieszczenia plakatów z wyżej wymienionymi informacjami przed ratuszem, przed CIT na ulicy Zamkowej, przepraszam, na Złotym Rogu,
W pobliżu sanktuarium świętego Józefa, w porozumieniu z kustoszem księdzem Jackiem Plotą, na dworcu PKS i PKP oraz w miejscach, które Biuro Promocji Miasta uzna za stosowne. Należy pamiętać, że rzetelna informacja jest podstawą dobrej promocji. Kolejna. Proszę o informację, jakie starania poczynił Urząd Miasta celem pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje, włączając ZIT-y w pierwszym półroczu 2015 roku, to jest do jakich programów i konkursów złożono aplikacje lub jakie wnioski są w trakcie przygotowania. Jednocześnie chcę zapytać, czy miasto Kalisz zainteresowało się programem Interreg Europa Środkowa, z którego można próbować pozyskać pewne środki, oraz dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej 2 innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 2.1, otoczenie biznesu, pod działania 2.1.1, tereny inwestycyjne. I ostatnia. Wobec zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących parkowania przy ulicy Szkolnej w Kaliszu oraz problemu z małą ilością miejsc parkingowych w pobliżu drugiego liceum im. Tadeusza Kościuszki, chcę zapytać, czy możliwe jest dokonanie przez zespół do spraw organizacji ruchu ponownej analizy sytuacji i oznakowania na tym odcinku? Proszę w szczególności, aby wyżej wymieniony zespół potwierdził, czy i w jakim zakresie potrzebny jest znak zakazu parkowania znajdujący się po lewej stronie jezdni. Chodzi o trasę dojazdową do drugiego liceum im. Tadeusza Kościuszki. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radna. Panie przewodniczący, szanowni państwo prezydenci, szanowni państwo. Już od dłuższego czasu docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje statystyczne o zmniejszającej się liczbie mieszkańców miasta Kalisza, co grozi utratą statusu 100-tysięcznego miasta. W kampanii wyborczej do samorządu ja i wielu radnych podnosiło tę problematykę. Negatywne zjawiska demograficzne wywołuje wiele przyczyn, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jedną z nich jest znaczna migracja mieszkańców Kalisza do sąsiednich gmin, w których dostęp do zakupu własnej działki budowlanej jest bardzo łatwy i tańszy. W przeciwieństwie do sąsiednich gmin, nasze miasto nie dysponuje zasobem własnych działek, a oferta sprzedaży pojedynczych działek ma charakter incydentalny. Potwierdzeniem tej sytuacji może być analiza zużycia wody przez ludność, która wskazuje na systematyczny spadek zakupu wody w mieście Kaliszu i wzrastające zapotrzebowanie na wodę okolic Kalisza, do których dociera sieć wodociągowa PWiK. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań i zespołowe wypracowanie mechanizmów, które pobudziłyby w Kaliszu obrót gruntami ujętymi w planie przestrzennego zagospodarowania miasta na cele budownictwa jednorodzinnego. Wnioskuję o rozważenie następujących działań. Pierwsze, dokonanie przeglądu wszystkich gruntów w zasobach miasta pod kątem możliwości pilnego przygotowania na nich działek do publicznej sprzedaży. Dwa. Rozważenie możliwości zaangażowania środków budżetowych na zorganizowany wykup większych obszarów gruntów z rąk prywatnych właścicieli. Dokonanie ich podziału geodezyjnego i sprzedaż w obrocie publicznym przez miasto, co umożliwi odzyskanie zainwestowanych pieniędzy i pobudzi inwestowanie na terenie miasta. Trzy. Wytypowanie podczas przeglądu terenów budowlanych obszarów ujętych w planie przestrzennego zagospodarowania będących w posiadaniu prywatnych właścicieli, którym należy udzielić ze strony miasta wsparcia lub fachowej pomocy w przygotowaniu tych terenów pod sprzedaż i zabudowę. Wielu posiadaczy terenów pod działki, wśród których znajdują się także osoby starsze i nieporadne, nie potrafią samodzielnie podjąć i przebrnąć przez skomplikowane procedury związane z przygotowaniem planistycznym tych terenów i samodzielną ich sprzedażą. Są to obecnie z reguły grunty zaniedbane, zarośnięte i szpecące nasze miasto. Zasygnalizowane przeze mnie tylko niektóre pomysły zapewne w pracy zespołowej mogą przybrać znacznie szerszy zakres i z pożytkiem w przyszłości wpłynąć na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza ludzi młodych w Kaliszu. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Zmierzając wczoraj po południu do Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, tuż przed głównym wejściem do siedziby Fundacji przy ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na środku chodnika jest głęboka dziura, albo mówiąc inaczej, zapada się chodnik. W każdej chwili może ktoś do niej wpaść. Remont ulicy i chodników przy ulicy Częstochowskiej w Kaliszu odbywał się w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Kalisza. Być może jest jeszcze możliwość skorzystania z gwarancji należytego wykonania tej inwestycji. Niezależnie od tego, czy ta gwarancja jeszcze jest, czy termin jej obowiązywania już upłynął, należy natychmiast zareagować, aby nie doszło do jakiegoś wypadku. Tym bardziej, że w sąsiedztwie znajduje się apteka, przychodnia czy bank, do których każdego dnia zmierza dość duża liczba mieszkańców Kalisza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przygotowałem dziś 6 interpelacji. Pierwsza ponownie w sprawie kamienicy popularnie zwanej Gołębnikiem. Szanowny Panie Prezydencie, 25 maja obecnego roku to data trzeciej licytacji kamienicy przy ulicy Górnośląskiej. Podobnie jak przy poprzednich zabrakło zainteresowanych inwestorów. Zgodnie z Pana odpowiedzią na moją interpelację z lutego, w tej sytuacji miasto ma możliwość innego rozwiązania niż sprzedaż. W odpowiedzi na apele Kaliszan mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Gołębnika proszę Pana Prezydenta o możliwie najszybsze rozwiązanie problemu, jakim jest Gołębnik. Ta kamienica w obecnym stanie to zła wizytówka miasta. Dlatego kieruję pytanie, jakie miasto Kalisz ma zamiary względem tej kamienicy. Druga interpelacja w sprawie marketu wbudowanego pod liniami wysokiego napięcia. Panie Prezydencie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie kilka lat temu wbudowany został market Biedronka. Dotarli do mnie mieszkańcy, którzy pokazali mi dokumenty, według których jasno wynika, że nad marketem oraz parkingiem marketu rozciągają się linie wysokiego napięcia. Bardzo proszę o sprawdzenie tych informacji, a w razie ich potwierdzenia wyciągnięcia konsekwencji służbowych oraz prawnych od osoby, która wydała wówczas zezwolenie na taką budowę. Jest to bowiem jasne złamanie prawa budowlanego oraz narażenie zdrowia i życia mieszkańców w razie jakiejkolwiek awarii. Kolejna interpelacja w sprawie budowanego wieżowca przy rondzie Westerplatte. Dotarli do mnie mieszkańcy mocno zaniepokojeni faktem, że w bardzo bliskiej odległości od gazowej sieci niskiego ciśnienia budowany jest budynek wielorodzinny. Bardzo proszę o informację, czy deweloper, który prowadzi tę inwestycję, prowadzi ją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, które jasno określają odległości sieci gazowych od budynków mieszkalnych. Kolejna, taka z pozoru, może mała, ale jednak. W sprawie błędu językowego na znaku informacyjnym. Na skrzyżowaniu ulic Chopina, Majkowskiej oraz 3 Maja wiele lat temu ustawiony został znak informujący przejezdnych o kierunkach umiejscowienia ratusza, katedry, bazyliki, urzędów, stadionu miejskiego itd. Znajduje się tam również znak wskazujący, w którą stronę należy jechać, by znaleźć się na ulicy Chopina. Jednak nazwa ulicy, która pochodzi od nazwiska wielkiego polskiego kompozytora i pianisty, a więc jako nazwisko jest nazwą własną, jest napisana fonetycznie, czyli przez szy. Proszę o informację, czy jest to uwarunkowane czymś, o czymś nie wiem, czy jest to po prostu niepoprawiony od lat błąd językowy. Jeśli nie ma ku temu solidnych argumentów, to bardzo proszę o wymianę napisu na poprawne językowo. I kolejna w sprawie błędnego oznakowania drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki. Wobec ostatnich nieporozumień między mieszkańcem naszego miasta a służbami porządkowymi bardzo proszę o zlecenie poprawnego oznakowania wokół Urzędu Miejskiego. W szczególności mam na myśli znaki drogowe przy wjeździe na parking za urzędem oraz na samym parkingu. Jest tam bowiem ustawiony znak, który w świetle obowiązujących przepisów w sensie formalnym nie jest znakiem drogowym, a wprowadza zdezorientowanie i jest powodem niepotrzebnych negatywnych emocji. I ostatnia. Bardzo proszę o rozważenie zaadoptowania w Kaliszu miejsca na miejski regał książkowy. Jest to niewielka inwestycja dla miasta, a według moich obserwacji w innych miastach bardzo pozytywnie odbierana przez mieszkańców. Dzięki takiemu miejscu mieszkańcy mogą wymieniać się książkami, czytać podczas postoju na autobus, czy nawet usiąść na nowej ławce pod ratuszem, czy położyć się na trawie z książką. Bardzo proszę o rozważenie mojej propozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałam podziękować Pani Redaktor, której nie widzę tutaj, przede wszystkim Pani Agnieszce Walczak, za podjęcie tutaj działań, które pomogły w sprawie interpelacji odnośnie robactwa w budynku, a w szczególnie jednej klatce, w ulicy Podmiejskiej 3. Mieszkańcy nie radzą sobie już praktycznie od bardzo, bardzo długiego czasu tam z tym problemem. To nie jest zwykła ilość robali i mysz. Są to niesamowite ilości. Wynikły po prostu z tego, że jedna z tych mieszkanek dokarmia po prostu ptactwo. Chciałam tutaj powiedzieć, że spółdzielnia, kiedy weszła do tego mieszkania, praktycznie na ścianach wisiały myszy. Uprzątnięto to mieszkanie. Wiele gniazd mysz zostało tak znalezionych. Pani, która tam zamieszkuje, opowiadała sama osobom, które sprzątały, że jest podgryzana także przez te myszy. Do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że mieszkańcy skarżyli się, że kiedy prosili MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o interwencję też w tej sprawie, MOPS stwierdził, że pani nie potrzebuje opieki i jest wszystko w porządku, jest czysto. No jak wykazały fakty, jest zupełnie inaczej. Także MOPS gdzieś się rozbiegł w swoich nawet odpowiedziach z prawdą. Mieszkańcy tutaj, jak również i dziennikarze, którzy tam byli, stwierdzili jedno. Pani nie poradzi sobie sama z tego względu, że ta pani nawet się tak naprawdę nie kąpie, bo wanna jej była przeznaczona jako miejsce, w którym trzymała zboże do karmiania. Ale ja, panie przewodniczący, troszeczkę kultury proszę. Proszę dać mi skończyć. Ten problem nie został rozwiązany, dlatego że na nowo przywieziono tej pani zboże i na nowo wanna została zapełniona zbożem i dzieje się tak samo. Także za chwileczkę mieszkańcy będą mieć ten problem na nowo. Ja proszę tutaj panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o poważne podejście do tego problemu i sprawdzenie, czy MOPS jest w stanie w tej sprawie cokolwiek zrobić, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy ta pani nadaje się i jest sama w stanie samodzielnie funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby udzielić interpelację? Bardzo proszę, pan Zbigniew Buda. Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Dwie interpelacje związane z aktualną aurą pogodową za naszymi oknami. W dużej części związane z tą aurą. Pierwsza dotyczy wiatr przystankowych w naszym mieście. Zgłaszają to mieszkańcy miasta Kalisza. Powielokroć mi o tym mówili, stąd ta dzisiejsza interpelacja i zgłaszany problem. Mamy oto taką sytuację, że mamy część nowych wiatr przystankowych, takich przezroczystych, a la akwarium, nie wiem jak to tam nazwać. I zwłaszcza starsi mieszkańcy Kalisza mówią, że jak jest wysoko słońce operuje, to uciekają pod drzewa, bo ta wiata nie daje schronienia przed słońcem. Druga część wiat jest wycięta zupełnie, bowiem groziła zawaleniem, jakąś tam sytuacją niedobrą dla tych, którzy na tych przystankach są. I są jeszcze wiaty stare, które są niechlujne, mają ząb czasu na sobie jakby pozostawiony. I trzeba by zobaczyć, czy ta formuła tych wiat, przede wszystkim tych nowych, z tymi przezroczystymi dachami, które zostały zamontowane w naszym mieście, ona rzeczywiście sprawdza się i jest użyteczna dla naszych mieszkańców. Bo skoro mówią, że to jest nieużyteczne, to trzeba się nad tym pochylić i sprawdzić, jak temat wygląda. I druga interpelacja, też tycząca aury, ale nie do końca, to problem fontanny wodotrysku na placu Jana Pawła II. W tamtym roku był on tematem, przedmiotem burzliwych dywagacji, czy to jest ładne, czy to jest praktyczne. I była ta fontanna, ten wodotrysk takim niemym bohaterem publikacji, rozmów w naszym mieście. Z tego, co mówią mi mieszkańcy, też mnie prosili, bym to podniósł publicznie, to ona w tym roku jakby zasapała się, tą swoją pięknością zachwycona, nie działa.
Stąd należałoby się przyjrzeć, jak to wygląda. Czy zastosowano nie te technologie, czy ta fontanna. Jeden użył takiego sformułowania, mój rozmówca, że wyłączono na zimę, żeby się jakby odpoczęła, przyzwyczaiła się do tego odpoczywania tak, że latem nie chce ruszyć. I tym akcentem chcę zakończyć tę interpelację. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. W punkcie interpelacji ktoś chciałby jeszcze? Dziękuję. Przechodzimy do 8. rzymskiego zapytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Moje pytanie dotyczy ściśle funkcjonowania Rady Miejskiej i tu jest to pytanie bardziej w kierunku Pana Przewodniczącego. Otóż mieszkańcy Kalisza w rozmowach ze mną poruszyli taką kwestię związaną z, czy jest taka możliwość, aby na portalu społecznościowym, takim jak na przykład Facebook, utworzyć konto, utworzyć grupę radni Rady Miejskiej Kalisza, nie ze względu, bez podziału, bo takie grupy są oczywiście w wypadku poszczególnych klubów radnych, ale chodzi o jedną grupę radni Rady Miejskiej Kalisza pod opieką Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza, gdzie można byłoby komunikować się z mieszkańcami, dostarczać informacji, żeby mieszkańcy mogli też komentować nasze działania. Chodzi o to, żeby to było jedno konto związane z całą Radą. I taki głos z taką prośbą kieruje się do Pana Przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Edward Cruz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, proszę Państwa, chciałbym zabrać głos w dwóch sprawach. Pierwsza, mianowicie mamy 3 tygodnie do terminu rozpoczęcia się drugiego turnieju Szczypiorno Cup. Serdecznie Państwa zapraszam. Jest to rzeczywiście już niewiele czasu. Faktycznie podobno jest to termin dość niefortunny z uwagi na okres wakacyjny, ale to się troszeczkę wytłumaczę. No nie mam możliwości zrobienia w innym terminie, dlatego że i tutaj wielki ukłon w kierunku pani komendant Danuty Kalaman z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ponieważ no, w tym roku będziemy gościć 150 gości z całej Europy i mam tam, że tak powiem, zakwaterowanie za darmo. Po rzeczywiście rozpoznaniu rynku tutaj hotelowego w Kaliszu doszedłem do wniosku, że jest to niemożliwe, żeby taką imprezę i tych gości zakwaterować. Natomiast jeżeli chodzi o odpłatność, to jest w ogóle coś, co graniczyłoby z cudem. Dlatego panowie, proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze raz zaprosić właśnie na ten termin, czyli 31 lipiec, 1-2 sierpień, ze względu na to, że posiadam tą bazę hotelową właśnie za darmo. No i jeszcze jedno, drużyny, które przyjeżdżają do nas, mają akurat okres przygotowawczy. A naprawdę zachęcam Państwa z tego powodu, że jest to rzeczywiście promocja miasta w kapitalnym tego słowa znaczeniu. Idąc tutaj za głosem jeszcze pana prezydenta Grzegorza Sapińskiego, ona się wpisuje rzeczywiście w program obchodów po prostu Dni Kalisza i można powiedzieć, że to jest, wiadomo, no okres, jeszcze raz powiem, wakacyjny, ale jakbyście państwo mogli delikatnie poprzestawiać swoje terminy, to jeszcze raz gorąco zapraszam i tych urlopów, żeby jednak ta hala, arena naprawdę zapełniła się do ostatniego kibica. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, gorąco zapraszam dzisiaj wszystkich radnych na spotkanie zebrania Rady Osiedla Szczypiorno, między innymi poruszona sprawa właśnie składowania śmieci w wspomnianej już agronie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
korzystając z okazji, chciałam przypomnieć, że zaraz po sesji spotka się zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Wszystkich radnych, którzy biorą udział w zespole, proszę o pozostanie po sesji i przejdziemy do sali numer 36 celem wyboru przewodniczącego tego zespołu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, chcąc być w zgodzie ze swoim sumieniem, bo nie chcę być określany jako osoba, która mówi nieprawdę, coś rzuca i tak dalej, chcę otrzymać dokładną informację od władz miasta, kto był na tej wycieczce w Izraelu, kto zapraszał, jaki był cel tej wizyty, ile ona kosztowała, z jakich środków została ona opłacona. Jeśli się okaże, że nie było tam żadnego byłego i obecnego radnego Rady Miejskiej Kalisza, na kolejnej sesji przeproszę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.